Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z GTA 5. Będziemy tuningować kometa... tego kometa, bo spawnowałem wszystkie komety chyba jakie są w GTA, to są chyba wszystkie, no nie, opcje jakie możemy mieć. Jest tu Comet Safari, który jest bardzo fajny na tereny, świetnie tu mi drgania, nie drgania, tylko nierówności. Naprawdę jest bardzo dobry na offroady, ma wysokie zawieszenie i wygląda nawet całkiem ciekawie, ma sporo opcji tuningowych. Drugi komet to jest ten komet, którego możemy uzyskać ze zwykłego kometa, jeśli stuningujemy go w warsztacie Bennego, co kosztuje w online dość dużo. No i tutaj mamy zwykłego kometa, który jest tani, chociaż nie jest zbyt szybki, no bo tanie samochody przeważnie w GTA nie są zbyt szybkie, w rzeczywistości zresztą też. No i tutaj mamy najnowszego kometa, który jest chyba taką najbardziej usportowioną wersją tego samochodu. Nie? I jest taki, no troszeczkę unowocześniony. Ja bym powiedział, że bardziej taka torowa wersja. Ale zaraz zobaczymy, co my sobie z nim będziemy mogli zrobić. Jak on brzmi? No brzmi troszeczkę inaczej, tak bardziej sportowo, ale bez przesady. I wygląda fajnie. Właśnie, weźmy, może jeszcze nie zniknęły nam te samochody, sobie... Zniknęły. nie zniknęły, są jeszcze. Właśnie, bo zastanawiam się, tylne światła... są chyba podobne do tego zwykłego kometa, albo troszeczkę się różnią. W każdym razie trzeba to sprawdzić. Nie, zobaczcie, są takie bardziej nowoczesne. W tym starym komecie światełka z tyłu są takie, no, zwykłe, a tutaj są LEDowe. Nie? To tak wygląda, jakby ten komet był taką zupełnie nową wersją. Teraz sobie zobaczę, jaką ma nazwę. SR właśnie. Comet SR. Wow! Prawie bym się rozbił. No i jedziemy sobie go stuningować, ale może najpierw sobie przejadę kawałek drogi. Mówiliście, że w ogóle inny warsztat ogarnął, żeby pojechać do jakiegoś innego warsztatu tuningowego? Dobrze, w takim razie jedźmy i zobaczymy jak to się prowadzi w ogóle. No, nie jest źle. Prawdę mówiąc, bardzo mi przypomina zwykłego kometa. Ten zwykły komet ma takie delikatnie miękkie zawieszenie. Au! I prowadzi się go naprawdę całkiem przyjemnie, moi drodzy. Nie jest źle, jest taki, jakby wam to powiedzieć, no, taki miękki w tym prowadzeniu, no. Nie trzyma się jakoś super drogi, jest podsterowny, czyli wiecie, na zakrętach będzie nas wywalać na zewnętrzną stronę zakrętu i nie jest jakiś tam super przyczepny. No może to się zmieni po tuningu, bo rzeczywiście wiemy, że jak zainstalujemy spoiler, to w GTA statystyki samochodu troszeczkę się zmieniają i staje się on bardziej przyczepny. Zobaczymy jak będzie w przypadku tego samochodu. Sobie skrócimy drogę, cyk, wow. Troszeczkę za bardzo skróciłem. No dobrze, chodźmy w takim razie do salonu i zobaczymy jakie ma opcje. Z tego co słyszałem ma ich sporo. Kosztuje w online chyba 1 100 000 czy 1 400 000, coś takiego. Na pewno ponad 1 000 000, także jest to sporo kasy. Tak on sobie wygląda dookoła. Ulepszamy go sobie, hamulce, zderzaki, no właśnie, zderzaki. Co my tu mamy? Możemy zrobić sobie rzeczywiście taką wersję torową i taką sobie właśnie chcę zrobić. Wow, a co nam się tutaj? No, niewiele nam się tu zmienia. O. Fabryczny tylny. A, dobra, już rozumiem. Fabryczny tylny jest chyba z włókna węglowego, więc ja bym to tak zostawił. Rama, czekajcie, tutaj jest zderzaki, ok. Rama, co my tu mamy? O, no niewiele tych opcji, ale damy sobie w kolorze. Silnik, wydechy standardowe są bardzo fajne, podobają mi się takie, w Need for Speedach one nazywały się Rocket. Dajmy sobie takie przepalone błotniki, ty zobacz, ej to jest to samo co w tym Nissanie Fair Lady, co ostatnio żeśmy sobie tuningowali, kojarzycie? To żeście mi tak dużo łapek zostawili w górę. No właśnie, jak podobał wam się ten film, to zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Co by te moje filmy trafiły do większej ilości osób. I będzie fantastycznie. No i oczywiście, jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. Zawsze zapominam o tym przypomnieć, a niektórzy lubią mnie oglądać, a nie klikną. A to dla mnie ważne jest. Nie wiem, zastanawiam się czy to dać, nie jest to jakieś tam duże poszerzenie i w sumie niepotrzebne to jest, więc nie daję. Maska, pff, okropna, nie montujemy tego. No właśnie, zastanawiam się czy jakieś neony tutaj, błotniki, maska, nie instaluję tutaj neonów. To jest taka wersja torowa, musi być odciążona, okej, chodźmy tutaj jakieś... A tu dach jest też z włókna. No to wtedy maska by tak nawet pasowała, tylko że... Ja bym widział to tak, żeby cały przód był na przykład z włókna węglowego. Tuż cały samochód mógłby być z włókna węglowego, ale matowy tu nie pasuje, samochód ma bardzo ładne obłości, ładnie wygląda, no po prostu jest bardzo fajny. I nie chciałbym, żeby gdzieś to tam zniknęło w takim macie, nie? Żeby mat to tak, wiecie, sprawi, że te wszystkie jego okrągłości, obłości będą niewidoczne, więc nie chciałbym tego robić. Znowu dawać taki, no może... taki kameleon. To też tak nie za bardzo wygląda. Chociaż nie wygląda też źle, ale chyba wolę jednak bardziej taki wyrazisty kolorek jakiś dać mu. Ło, taki aż się pali, no nie, ten czerwony. Nie no, aż się pali, kurczę. Taki aż za mocny bym powiedział. No ale dobra, spróbujmy. I dajmy jeszcze może właśnie perłowy jakiś do tego. O, błękitne, dobra, niech będzie. I dajmy jeszcze tutaj, jest drugi kolor, ale co nam się tu zmienia? No właśnie chyba niewiele się zmienia. W środku nic się nie zmienia, na zewnątrz też nie, dlatego że nie dodaliśmy sobie tych elementów, gdzie moglibyśmy sobie coś zmienić kolor teraz, tak? Więc to nie. Dach. I teraz dach możemy sobie dać w kolorze, wow! No to by pasowało, możemy sobie dać w kolorze. I progi. Co my tu możemy zrobić? Rajdowe progi będą pasować mi do przedniego zderzaka. Brakuje tylko coś z tyłu, no nie? Spoiler. I tu na starcie już mamy taki... Spoiler fabryczny, to się nazywa ten pierwszy. Ciekawe, co? Na starcie mamy sobie taki spoiler dosyć duży. To ciekawe, co będzie dalej. O, niewiele ich mamy. Myślałem, że będzie ich więcej. A tu się okazuje, że jednak nie. To jest ciekawy spoiler, bo to jest spoiler od kometa fabrycznego, tego pierwszego. W GTA, tylko że jest troszeczkę podwyższony. Ponieważ jest to wersja wyścigowa i jest to chyba troszeczkę nawet szerszy komet od tego standardowego, ja bym tutaj dał naprawdę jakiś spory spoiler. Ten wąski nie za bardzo tu pasuje. Może taki jakiś z okna. Okej. Zaraz. To jest kolor... O, właśnie. Ach, kurde, ten jest za wąski. Dajmy ten. Zawieszenie. No i zobaczymy. Teraz sobie wygląda tak. I teraz możemy zrobić go tak. Także dosyć mocno można obniżyć ten samochód. Skrzynia biegów. Rajdowa. Turbo. Ok. I koła. Standardowe są bardzo fajne. Nie wiem, czy chcę je zmieniać. No ale można też sobie wybrać jakieś inne oczywiście. Tylko standardowe podobają mi się. No, pasują mi do tego samochodu. Po prostu. Ale dajmy sobie takie. Ok. Kolorek, możemy sobie zmienić. Aha, tu niewiele się zmienia, to dajmy sobie ognistą czerwień. To tam jakaś śruba nam się tylko zmienia, no nie? Tutaj projekty, możemy jeszcze sobie... A, dajmy sobie cot. Kuloodporne i czarny dym. Niech będzie. Szyby, możemy dać... O, dobra, tak spoko wygląda. No i git. Kurde, myślałem, że będzie miał więcej opcji ten komet. Mówiliście, że całkiem taki... O, shit, ty, ale wygląda zajebiście. Nie wytrzymam. Nie, no super wygląd. Patrzcie na tego gościa. Ach, uwielbiam. Bardzo, i też to słoneczko. O tak, to jest to. Idealna fura na zloty. No właśnie, na zloty, a może będzie się fajnie prowadzić. O, shit. Co on tak zaczął dziwnie skręcać? Nie, mam takie jakieś dziwne wrażenie. Zrobi się taki bardzo nadsterowny teraz. Tak jak mówiłem, że jest podsterowny na zakrętach przy dużej prędkości, tak teraz przy ruszaniu jest taki bardzo zwrotny. Zobaczymy. No dobra, jest troszeczkę podsterowny, ale już tam lepiej odrobinę skręca, nie? Ej, wygląda fajnie, zobaczcie, jak to się wszystko tu oświetla. Może właśnie ten tylny zderzak powinienem dać jednak w kolorze, tak, kolorze karoserii, nadwozia. No ale z drugiej strony to pasuje też do progów i do przedniego zderzaka, który ma elementy z włókna węglowego. Tak troszeczkę niekompletny jest ten tuning. Mogli dodać jeszcze właśnie tylny zderzak, tam jakiś, nie wiem, dyfuzor karbonowy, żeby to pasowało do całości, żeby to rzeczywiście była taka wersja wyścigowa, torowa. Ale wiecie co, i tak mi się bardzo podoba z wyglądu. Komet zawsze mi się podobał, był fajny, a ten jest jeszcze taki ulepszony, ale ulepszony w taki dobry sposób, w takim dobrym smaku Wygląda to bosko. No ale dobrze, przejedźmy się nim, zobaczmy jak to wygląda. W prawym górnym i prawym dolnym rogu macie prędkościomierz, więc możecie zobaczyć ile ten samochód wyciąga, jak się rozpędza i tak dalej. Dodałem sobie teraz tak na szybko jeszcze właśnie ten lakierowany tylny zderzak, no właściwie fragment tylnego zderzaka, żeby to się jakoś lepiej komponowało i myślę, że wygląda ładniej, chociaż ten karbonowy też wyglądał fajnie, no to już kwestia gustu, prawda? Okej. 255 km na godzinę, z tego co wiem, tyle osiągają bardzo szybkie samochody w GTA 5 i GTA Online. Shit. Zobaczymy, czy tym kometem uda mi się osiągnąć jakąś taką prędkość, zaraz wyjedziemy sobie na autostradę. W sumie powiem wam, że dużym plusem tego samochodu nie jest nawet prędkość maksymalna, ale to w jaki sposób się prowadzi, bo prowadzi się bardzo przyjemnie. Sprawdzałem też, czy można do niego zainstalować jakieś karabiny, jakąś broń dodatkową, bo Brokstar ostatnimi czasy bardzo lubi w samochodach takie rzeczy dodawać, na przykład Comet Safari może mieć zainstalowane karabiny dodatkowo. A tutaj takiej opcji nie ma, to jest samochód typowo sportowy i do niego zainstalować nic więcej po prostu nie możemy. Widzimy tutaj 200 km na godzinę, 126-125 mil na godzinę. Tak wygląda chyba jego prędkość maksymalna. Jeśli będziemy jeździć po jakichś tam wertepach, to możemy jechać nawet szybciej. W sensie tak licznik nam, wiecie, wskaże, no nie? Ale na autostradzie, autostradowa prędkość to jest takie 200, nawet nieco ponad 200 km na godzinę. Jak na klasę sportową to jest chyba całkiem nieźle. Wow. No ale mówię, najważniejszą zaletą tego samochodu jest to, w jaki sposób się prowadzi. Nie jest jakiś super skrętny, to nie o to chodzi. Tylko właśnie jest taki przyjemny w prowadzeniu. Jeśli ktoś się zdecyduje, jeśli spodoba mu się ten samochód i sobie go kupi, na pewno będzie zadowolony z prowadzenia. Chociaż mówię, zobaczcie, bardzo ciężko mi było wejść w ten zakręt nawet tutaj, co nie można powiedzieć, że on jest jakiś skrętny, ale po prostu to prowadzenie jest takie przyjemne. No, jest bardzo fajny samochodzik. Co do driftowania, no trzeba to sprawdzić. Zajdziemy sobie gdzieś tutaj, może spróbujemy coś tam spalić kapcia, może się uda. No nie, mocy mu na pewno nie brakuje. Myślałem, że jak tak przesteruję, w pewnym momencie te samochody właśnie sportowe potrafią tracić moc. Chodźmy sobie tutaj w jakieś górskie klimaty, może uda się na zakrętach coś podriftować. O, kolarzyści, rowerzyści. Patrzcie, patrzcie co się dzieje. No takie bardziej power slajdy, ale podczas tego driftu muli go troszeczkę, czuję to, że tak próbuje jakby odzyskać przyczepność ten samochód. A taki do driftowania, ja wiem, ciężko. Ja myślę, że on, no właśnie, on raczej nie jest taki super skrętny też, ale też znowu do driftowania, ja wiem, może powinien być taki bardziej skrętny, żeby tą dupę zarzucało? Także do driftowania raczej się nie nadaje. Do takiej jazdy myślę, że trochę ostrożnej, bo jednak ten skręt nie jest super dobry. Tak wydaje się ten samochód taki podsterowny, no wywala go z zakrętów, to jest fakt. Nie trzyma się jakoś super drogi przy dużych prędkościach, więc trzeba przed każdym zakrętem sobie cyk zwalniać, żeby to zrobić dobrze. Ewentualnie jechać na przełaj, na pałę. to tak, ale tak to zobaczcie, no trzeba uważać, żeby nie wypaść z tego zakrętu. Hopsu, hopsu. No, jest tak nawet jak się dodaje gazu, jedziesz tak na zakręcie, skręcasz sobie i puszczasz gaz w tym momencie i dodajesz gazu, tego tak nagle wywala do przodu. Nie wiem z czego to wynika. No taki ten samochód po prostu jest, no. Takie ma ustawienie, ale jest fajny, jest bardzo fajny i można go sobie opanować. Jeśli komuś nie pasuje ten skręt, no to jednak powinien się rozejrzeć za czymś innym. No i oczywiście piszcie w komentarzach, co myślicie o tym Komecie SR. Trzymajcie się, na razie, pa pa.